Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Most Wanted 2012. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek i będziemy dzisiaj grać w grze publicznej. A niestety, wiecie co, szukałem różnych sposobów, jak tu sprawić, aby wyciszyć wszystkich jednocześnie w grze i nie ma jakiegoś takiego sposobu. Nie ma nawet żadnej modyfikacji do gry, ani, nie wiem, sposobu w Windowsie, jak to wyciszyć. Nie ma po prostu. I trzeba za każdym razem po kolei to wyciszać. Ja mam tylko takie moje małe rozwiązanie, że jeśli kiedyś będę streamował, powiedzmy, Need for Speeda, Most Wanted 2012, to no wtedy prawdopodobnie będę grał z wami, a was nie będę musiał wyciszać. Będziemy sobie rozmawiać no, w grze po prostu i myślę, że to będzie fajne. Natomiast jak gram z jakimiś obcymi osobami, no to niestety lepiej wyciszyć, bo różnie tutaj to bywa. Zresztą ja nie chcę komuś tam przeszkadzać w grze też. Chociaż te osoby prawdopodobnie, jak będą słuchać mojego gadania, to nie w końcu i tak wyciszą, bo ile można mnie słuchać, podczas gdy ktoś chce sobie na lajcie poddać, zgadza się? To jest w większości tylko egzotyczne. Świetnie się składa, bo mamy Corvette ZR1. Ale co, na razie jest spokój, na razie nikt nie krzyczy, więc chyba mogę sobie spokojnie śmigać. Zawracamy i jedziemy prosto do celu. Okej. Jak ktoś mnie słyszy, to przypał. No, gramy na przypale i jeli. Kurczę, włączyłbym tą muzykę tutaj, ale no niestety, wiecie, prawa autorskie by mi po prostu skasowali filma. Albo po prostu bym nie mógł włączyć zarabiania na nim. Ale może uda mi się skombinować jakąś też fajną muzyczkę, co tutaj kleimy. No, w ogóle muzyka jest bardzo fajna w tej grze. Jak w ogóle dźwięki samochodów, nie tylko. Przy na miejscu spotkania. Gramy z 3 osobami. Łącznie ze mną to są 4. I zobaczymy, jak mi pójdzie. Wszyscy mają tutaj 71 poziom. Ciszej. Mam nadzieję, że nie będę robił problemu. Tu jest chyba tak, że jak się wszystkich wyciszy, to mnie też wycisza. Nie wiem w ogóle, jak to działa, ale mam nadzieję, że tak jest. Egzotyczny. No ja opierę sobie Corvette. Tutaj widzę, że jest Hennessey Venom. Hennesseyem właściwie powinienem pojeździć troszeczkę, bo nim się jeździ dosyć ciężko, jeśli się nie nauczy, bo po prostu trzeba uważać, żeby nie przypieprzyć w jakąś małą nawet przeszkodę, która potrafi zrobić z tego samochodu samolot. Po prostu poleci w kosmos. Też samoloty nie lecą w kosmos, no ale wiecie, o co chodzi. Jest to taki wóz bardzo delikatny do jazdy, ale niesamowicie szybki. No dobra, i zobaczymy, jak to pójdzie. Jest godzina 21 i powiem wam, że no, jest nawet z kim pograć. Bardzo krótko, jak widzieliście, wyszukiwałem jakiegoś tam meczu. Zobaczymy, jak to pójdzie. Trzeba jak najszybciej chyba z punktu do punktu przejechać, dlatego nie można też takiego wysokiego skoku robić. Tak jak teraz przypieprzamy liderem. O, ktoś do wody wpadł. I uwaga! Juhu! Juhu! Pięknie! Idziemy w drugą stronę, zobaczymy, jak idzie. O, ktoś tutaj. Uuu! Tutaj mało brakowało. I teraz w drugą stronę zobaczymy. Milimetr, moi drodzy, milimetr. Może się uda poprawić czas? Aj! Zaliczyłem? Zaliczyłem. Ale ktoś i tak miał lepszy czas ode mnie. Tutaj nie do końca jest dobrze brać szybki samochód. No bo można przypieprzyć ją w pewnym miejscu. Widzieliście Corvette'ą, mało co się nie rozwaliłem. Gdyby miała troszeczkę większy spoilerek z tyłu, no to by był problem. Po prostu bym zahaczył. Ojej, ojej. Dobra. Przejemnie. Okej, okay. Trzymajcie się, że się uda, może się uda, może... Nie, jeszcze nie uda, kurde. Ten spoiler jednak jest szybciej, no bo jest troszeczkę z górki. Kogoś wyeliminowałem, niestety! Ktoś wyeliminował mnie. Ale chyba będę miał drugą pozycję, więc nie będzie raczej tak źle. No, druga pozycja to jest, moim zdaniem, całkiem dobrze. Tak, kończyłem sobie. Okej.
chciałbym w tym, ale tutaj na pewno już żadnego wyzwania nie będzie. Z tego co widzę, to są same testy prędkości. Dobrze. Zupełnie sobie. Świetnie się tu leci. Między tymi filarami. Świetnie to wygląda. Dobra, idziemy, idziemy. Idziemy do następnego spotkania. Na razie idzie mi dobrze. Bardzo dobrze się czuję w ogóle w ZR1. Nie jest to samochód może najszybszy, ale też przy zderzeniu z jakąś tam małą przeszkodą, no mam jeszcze szansę na przetrwanie. Jednocześnie dobrze jest jeździć po prostu, czy nią raczej. No, fajnie mi się nie prowadzi. Dobra, gazujemy. Gaz. O, mam je rozbić. Wow, mało brakowało. Widzieliście to? Na mapce z tyłu. Zgnoił mnie. Ale niezłą ma to magerę. Ale zdecydowanie dźwięk tej kobiety jest. Na chwilę weźmiemy sobie Hennesseya. Właśnie spróbuję mu troszeczkę powalczyć. Ej, no! What the fuck? Dobra, kogoś wywaliło chyba wcześniej. Czy... Okej. Może uda się jeszcze wybrać Hennesseya. Hennessey, gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Bierzemy. Udało się. No i git. Zobaczymy, gdzie trzeba jechać. A nie, no tu trzeba pewnie skakać. To są same testy prędkości, więc w sumie będzie ciekawie. Da? Zobaczmy. Aha, jump. No to fajnie, że wziąłem Hennesseya. Nie znam na pamięć tych wszystkich konkurencji, ale... Ojej, jak oni tutaj jadą? Jak on jest tutaj, no teraz zobaczymy. Super, i... Oj, ale bieda. Wow, wow, nawet jestem na pierwszej pozycji. Przez chwilę. Cieszmy się! Za chwilę mnie pobiją na bank, bo to są hardcore. Każdy ma tutaj 70. O proszę, już, już polecieli prawie 200 metrów. Pięknie. Nie wiem jak oni to robią, ale jakoś to robią. A spróbuję użyć tego nitra do skoków, którego się używa podczas... O właśnie, i zobaczymy. Podczas lotu się go używa. Zobaczymy co mi to da. Oczywiście polecę dalej, czy nie? Powinienem może inne opony tutaj sobie wyposażyć. Ale skopałem. Woo! Ale piękne! Zajebiście działa to nitro. Pod mapę poleciałem. Dobra, i gdzie tam ten typ poleciał? Widzieliście to? A spróbuję, może mam inne opony. Dostosuj, mody, opony... Nie, już koniec. Już jest koniec i tak. Jestem ostatni, kurde. Ale zajebiste jest to nitro. Nigdy go nie używałem do skoku. I się okazuje, że samochód taki nie, jakaś powera tylko zostaje w powietrzu. Świetne to jest. Może też ja wcześniej tego nie używałem. Ciekawe, czy można jeszcze ulepszyć to nitro. Żeby było dłuższe. Właśnie tak, to jest. Patrzcie. Kurde, powera się w powietrzu dostaje. Ja pierdzielę. Masakra. Jakby jakieś, nie wiem, dopalacze. Jeszcze jakby do Hennesseya skrzydła jakieś założył, to już w ogóle by leciał. Ups. Aj. Dobra. Przejeżdżamy przez stację. Tam pełni się nitrusie. Nitro też coś na jezdni chyba daje. Coś tam daje, coś tam daje. Nie jakoś tam super dużo, nie wiem, czy jakby przecież też pojechałem. Dobra. Jedziemy na... Tutaj też mnie gdzieś tam by poprowadziło, ale dobra. Pojedziemy według GPS-a, aż tak super dobrze na tej mapie nie znam. Ale szybkie to auto jest, ja cię mówię. Dobra. I żyję. Ojej, zjazd, no szkolerny GPS.
prawdopodobnie też tutaj będą skoki, ale będzie się trzeba zatrzymać na tym tutaj, na górze, na tym, nie wiem, rusztowaniu, na tym takim czymś śmiesznym tam z tyłu. Okej, jestem na miejscu. A, jestem w ogóle liderem spotkania, ciekawe. Dobra, wyciszymy w międzyczasie wszystkich. Okej. Jest, dobra. Zgasimy sobie auto. Git. Ciekawe, dlaczego przy zgaszonym aucie działa mi klakson. Nic, jest to Need for Speed, więc okej. O ty nie, no to ja też driftuję. Ja nie jest. Wylimy go. Jest, widzę go. Czekaj na sejm. Tak jest. No i na bank skoki. Nie, drift. Driftuję chyba, że trzeba driftować. No, chyba, że czy tu nie zostać wyeliminowany. Jak najbliżej brzegu trzeba się trzymać. O! Wyprzedził mnie. Nie, ja jestem pierwszy. Kurde, na to się tam nie patrzy, bo... Aaaa! Kurde, mało brakowało. Ja pierdziu. O! Shit! Tu jesteś połapany. Aaaa! O! O, o, o! I już kurtuta zbita. Niestety... Kurde, cholerne ramery. Jeszcze tego tutaj. Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Nie! Nie! Co? Jeszcze driftuje? No jakim cudem? Chwileczkę, coś tu jest nie tak. Nie ma driftowania. Koniec! Ramuchy cholerne. Dobra, może jeszcze coś się uda zrobić? Nie, no raczej nie. Fatalnie mi idzie. Zdesynchronizowałem się. Ojej. Nie ma driftowania, koniec. A ktoś tu jeszcze nie jest taki dobry. Nie ma opony, driftuje i tak. Skurwane. Dobra, to już nie ma sensu. Jeszcze ten go zmiażdżył. No pięknie. Świetnie, to spoko. Zachwycam się, ale pewnie już macie to tak obcykane, że hej. Ja się zachwycam. Jestem trzeci. Nawet nieźle. Nie ma co się martwić. Może uda się wygrać. Dobra. Następny test. Co to będzie i gdzie będzie? Dobrze, jestem ustawiony. Świetnie, jedziemy. Może znowu będę pierwszy. Się nie rozwalić. Dawaj, lice. O! Świetnie. No i tu też prawdopodobnie będziemy musieli skakać. Jak gdzieś się ukryje. Okej, nikt mnie nie widzi. No nie, jestem drugi teraz w generalce. Ale niewiele mi brakuje do pierwszego. Zobaczcie, tylko 50 punktów. Naprawdę jest malutko. No ale ten gościu widzę, że jest dobry. GTR R34 Full Spec Skyline. Można mówić o niego Skyline. Skyline ze mną wygrywa. Cholera. Dobra. Speed Trap. Aha, okej. Okay. Czyli trzeba zmienić nitro. My sobie mody nitro wtrysk. A już to kozacy, kurde, wiedzą o co chodzi. Zobaczcie, czy ustawiałem. Cholera, jasno. Chociaż nie, ja wiem, wtrysk nie jest to chyba za dobra opcja. Może wezmę spalanie, jak myślicie? Wtrysk jest króciutki, a nam chodzi o nie o przyspieszenie, tylko o wyższą prędkość maksymalną, więc może weźmy sobie właśnie spalanie, które mam profesjonalne. Dobra. No i jedziemy. 320 km na godzinę ktoś nabił. Zobaczymy, ile mi się uda. No ja liczę gdzieś tak 300 km na godzinę, coś tak
Wydaje mi się, że tyle uda mi się osiągnąć. Wow! Mało brakowało, uwaga. Woo! O, 318, ktoś 350 dowalił. A w tę stronę, myślicie, że będzie dobrze? No nic, spróbuję, chociaż tutaj więcej trafików jest chyba. Chociaż jest noc teraz i tych trafików jest mniej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak powinno być. Ale 318 km na godzinę to naprawdę nie jest zła prędkość. Nie wiem, co ja mam w tym Hennessey'u, jakie części. Ale wydaje mi się, że nawet całkiem dobrze mi poszło. Ale już na pewno lepiej niż myślałem. Nie jestem ostatni, jestem trzeci, jest git. Dobrze mi idzie, chociaż może nie są to najlepsi gracze. Ale ktoś tam poleciał. Nie wiem, co to było. Ale ktoś nie poleciał. Tego mogę być. Kamacz! Pięknie. Gdzie teraz? Mam nadzieję, że dobrze jadę. O, pewnie, znowu dobrze jadę. Świetnie. Skąd nas to zaprowadzi? I ojej, chciałem go zderzyć, ale nie tylko. Ale za to zdarzyło się trafić. Ciekawe, czy to był kobalt? Nie, kobalt to chyba tu. Może nie jeszcze, boję się. Dobra, przejdziemy przez stację. Ależ on pięknie jeździ ten Skyline. Zobaczcie, jak to mięsieńko. Gonimy go. Biorę w strumieniu, muszę go dogonić. Ale widać, że... O! Ojej, nie chciałem go zramować. Właśnie chciałem powiedzieć, że widać, że on się nie ramuje. No nie jedzie tak czysto i nie chce się ramować. Jego tak niefortunnie, bo chciałem ominąć przeszkodę. No i niestety ominąłem tak, że jego dotknąłem. No ale trzeba walczyć. Nie, ja po prostu tego nie lubię, też jak ktoś mi z tyłu podjeżdża i mnie za wszelką cenę chce rozwalić. No, typek sobie teraz pewnie pomyślał i wszedłem na jego ścieżkę wojenną. Dobra, tutaj chyba będzie drift, więc zmienię sobie auto na mojego Chevroleta ZL1 i jak mam, to dam mu opony do driftu. Czy nie pamiętam, czy to był drift. Wszystko mam tutaj pro. Sponki, ten już się na mnie czai tutaj. Mody, opony, drift. Tak, myślę, że to będzie drift. Nie pamiętam, co dokładnie to było. Tak, no i próbujemy, zobaczymy, jak idzie. O kurde, tam ci już jakimś cudem nabili więcej. No tak, oni może szybciej jadą. Ja tą korwetką to nie jadę tu za szybko. Może właśnie opony do driftu są jakieś takie wolniejsze, wiecie, albo coś. Nie wiem, korweta nie jest za szybka, ale zawsze mi się to jakoś dobrze driftowało, więc zrobiłem po prostu. Mało brakowało. Nie, no słabo. Czwarta pozycja nie może być. Ale tak naprawdę różnica w punktach jest niewielka. Bije się między czwartą a trzecią pozycją. Może zaraz coś się zderzy. Tak, kiedy on się zderzył, powinien zaraz spaść. Zabawiam go. Wyczuję go troszeczkę. Okej, druga pozycja, jest dobrze. Jak tamtego zatrzymają, mam szansę wygrać. Zatrzymali go, świetnie, zobaczcie. Zobaczcie, co się dzieje. Czy uda mi się wygrać korwetą? Już tu chyba na mnie poluje, coś tak czuję. Jest! Pierwsza pozycja. Zobaczcie, gdzie mam korwetą. Świetnie. Ale ktoś tu ewidentnie na mnie poluje. O kurde. Uwaga. Będzie 2000? Oj, chyba nie. Wygrywamy. 1902. Kurde. Nieźle, naprawdę. Wygrałem korwetą. Ale fartem, bo tam się gdzieś porozbijali. Ale wygrana to wygrana, tak? Nieźle, nieźle, naprawdę poszło bardzo fajnie. Dobra, to z powrotem na Hennessey'a weźmiemy, czy może Bugatti trochę pojeździmy? A nie! O, okej. Okay. Ciekawe, który ja będę w generalce. Woo! Pierwszy wygrałem, świetnie! No nie, no to jest pierwsza wygrana od nie wiem kiedy, Most Wanted. No może rzeczywiście ci gracze nie byli aż tacy super dobrzy,
ale grało mi się nawet całkiem dobrze dzięki temu. No, każdemu się gra dobrze, jak wygrywa, tak, racja. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się jeździło. Kosztowali z siebie wszystko, myślę. Też z wami na pewno bym szans nie miał, bo wielokrotnie grałem z wami, że to była porażka z mojej strony. Ojej, dobra, Bugatti. Co? Wejdziemy sobie do singla. Opuść grę. Tak, idziemy sobie do singla i coś sobie w singlu porobimy. Zobaczę, co ja tutaj mam jeszcze do roboty, tak naprawdę, bo nie wiem, coś może jeszcze zostało. Pewnie kogoś trzeba pobić albo coś, w sensie wyniki. Tutaj jest pozaznaczane na mapce. Są powiadomienia autologu, jestem właśnie w Lexusie LF2. Tutaj coś mamy. Okej. Zobaczmy. Tutaj coś mamy do roboty. Prześcignij GT500. Ujejku. O kurde, nie wiem jak to zrobię, ale zobaczymy. Aha, to nie są... Aj, dobra. To są ogólnie te takie... wyzwanie, gdzie się odblokowuje jakiś samochód. Pamiętam, że właśnie były takie wstawki z filmikami z samochodami. GT500 to będzie ten... klasyczny, o tak, już widać te kontury, co? Ojej. O kurde, jak to wygląda? W ogóle są też wersje koncepcyjne tego GT500, są również bardzo ciekawe. No dobra, gonili dziada. A masz. Co on taki wolny? Tak, myślę, że nie będzie problemu go prześcignąć. Skoro nabrałem już takiego doświadczenia w grze online, to tam nigdy raczej w kulki nie leci, a to jest przecież bot. Nie powinno być trudno, ale... nigdy nie wiadomo. Okej, dało się, świetnie. Tak. Skaczemy prawdopodobnie, czy nie? Nie, jedziemy przez stację, naładujemy sobie Drowsa. Aha, to są chyba okrążenia. Pięknie! Czy ja mam jakieś, no nie wiem, teraz nie będę nic zmieniał w tych modyfikacjach w LFA, ale mógłbym cię może tutaj wszystko, bo coś czuję, że brakuje mi mocy, chociaż nie jest to tak naprawdę szybkie auto, nie jest najszybsze może auto w tej grze. Ojej, blokady, wszystko naraz, ojej! No, trzymajcie się. Okej. Ops! O! Dobra. Ojej, wyprzedziłem je. To super. Może uda się jakoś rozbić. Brakuje mi tu teraz jakiegoś minigana. Jak Crash Day, nie wiem czy ktoś z was grał. I po prostu bym go sprzątał. Masz. Rozwalony! Juhuu! Ale bardzo szybko się respawnuje. Już mnie normalnie goni. Dobra. Nie popuszczamy mu. Ta policja coś słaba jest. Zobaczcie, w ogóle mi nie przeszkadza. Chyba ani razu się z nią nie zdarzyłem. Ale to dobrze, nie narzekam. Dobra. I koniec! No tak, nie pobiłem tutaj najlepszych. Nie wiem, czy w ogóle poprawiłem swój czas. Nawet nie jestem... Okej. Okay. Nawet chyba nie jestem wyżej w tej w tym rankingu wśród moich znajomych. Zresztą, część tych moich znajomych, jak największa część, są właśnie widzowie, więc wy w sumie tak naprawdę bije się tutaj o czasy z wami w większości. Mogę teraz uziemić tego GT500 zdobyć, ale ja już go chyba zdobyłem z tego co kojarzę, albo może nie, może właśnie nie zdobyłem, może mi się pojawiają tu wszystkie znaczniki z tego powodu, że ja... Ojej! Z tego powodu, że ja ich nie odblokowałem tych bolesów. Ej, uziemimy go, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że gdzieś tam na mieście są rozsiane te auta. Ojej. Skąd ten trafol? I czemu? On nie jechał wcale tak szybko, nie powinien mnie zniszczyć. Ale ja jechałem szybko, dobra. Ja mam tutaj tego GT500, polujemy. O,
planujemy. Może tylko widzę dwa małe światełka z przodu gdzieś tam. Oj, przydał mi się tutaj ten raptor, który stał po lewej stronie. Mamy cię, mamy cię. I uwaga! Jesteś mój. Dostępny w Easy Drive. Wydaje mi się, że jakby wyszło. Ale nie, no nie mogłem go mieć, no bo kurczę, pojawiają się jeszcze te... Pojawiły się, są cały czas te cztery, trzy kwadraciki na mapie. Wiecie co? Mi się wydaje, że ja kiedyś miałem kupiony ten pakiet, długo właśnie nie miałem tego pakietu, wiecie, pełnego, wydatku do Stronted. I sobie tak grałem. I wydaje mi się, że jak kupiłem ten pakiet, to ja nic nie robiłem w singlu, tylko grałem online. Więc możemy sobie właśnie to porobić, poodblokowywać te różne samochody w ramach odcinków. Ale to nie będzie takie trudne, no bo jak widzieliście, było to dość łatwe. Zobaczmy sobie to auto. To będzie Chevy GT500. Okej, okay. Możemy wybrać miejsce, gdzie sobie rozpawniemy samochód. Możemy też do niego dojechać. No właśnie, nie mogłem nim jeździć, skoro teraz go dopiero odblokowałem, więc w sumie będzie moja taka pierwsza interakcja z tym autem. Nie mamy tu odblokowane absolutnie nic, literalnie nic w ogóle. Świetny początek przyjaźni! SRT, Viper. Nie wygląda zbyt ładnie teraz. Przydałoby się takie coś jak mamy w The Crew, że samochód sam się naprawia jak się nim jeździ albo stoi w miejscu. Ale takiej opcji nie ma. Możemy jedynie przejechać przez stację naprawczą jak tutaj. I zaraz będziemy mieli pięknego Chevy. Jest. Pięknie. No ładnie wygląda samochód, nie powiem. Świetny jest, świetnie brzmi w ogóle ten samochód. No nic, moi drodzy, bardzo dziękuję, że byliście na dzisiejszym odcinku z Need for Speeda. Ja mam nadzieję, że wam się podoba, już się dobrze bawiliście ze mną. Ja sobie mogę właśnie powrócić do tej gry. Zresztą powiem wam tak na marginesie, że ten weekend, który teraz minął, dzisiaj jest poniedziałek. Dla was jest poniedziałek, bo mnie jest niedziela, 21. To był taki weekend, który właśnie sobie poświęciłem 100% na granie, bo w ostatnich tygodniach nie miałem czasu w ogóle sobie pograć w żadne gry. Powiem wam, że strasznie wszystkie gry, w jakie grałem dzisiaj, jak mnie tylko GTA Online, strasznie dużo frajdy mi sprawiało, więc polecam wam czasami zrobić sobie taką przerwę od grania i po takiej dłuższej przerwie wbić sobie do jakiejkolwiek gry, w którą lubicie grać i zobaczycie, że przyjemność z grania będzie wiele, wiele większa. No i bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.